Hej, tu DJ Mamona. Ostatnie dni w południowej części Polski dają nawet nam siwe znaki. Powódź spowodowana przez niż genueński powoduje bardzo duże zniszczenia w tamtych rejonach. Dlatego stream w piątek będzie miał znowu cel charytatywny. Tym razem będzie tam skarbonka i zbiórka na pomoc powodzianom. Zapraszam serdecznie. Elo, siemandera, ja jestem DJ Mamona i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tym razem z Flynnem jesteśmy i budujemy sobie całą wyspę. Możesz się przywitać ładnie. No, cześć. Tym razem mamy własną wyspę, którą właśnie obserwujemy. Znaczy nie obserwujemy, tylko robimy. Tak, to jest taka nasza malutka wysepka. To jest taki trening survivalu, gdybyśmy, nie wiem, nagle zostali, nie wiem, jakoś wykluczeni ze społeczeństwa z różnych powodów, bo nie wiem, kurde, jakieś rzeczy by się na świecie podziały, jakieś, kurde, jakaś apokalipsa zombie czy coś, to wiadomo. No. Dokładnie. Więc zrobiliśmy taką... I chyba nie mam miejsca. Więc robiliśmy taką wyspę, która no jest takim naszym domem i niedługo chyba będziemy się budowali, ale to musimy znaleźć jakieś pomysły na budowanie. Ale pewnie będą one chyba w innych odcinkach, bo na razie to musimy przeżyć. Ej, czemu mi ciebie przez chwilę zacinało? A ja nie wiem. No, u mnie wszystko działa normalnie. Minecraft. No to nie wiem, no to przez chwilę mi ciebie totalnie zacinało. O. I cały ten serwerek. A u mnie jest wszystko w porządku, więc. To może u mnie internet czasami płata figle, bo teraz też pada. I może trochę zalewa. No, być może. O, egzotyczna ryba. Kurde. Przez przypadek. Słyszę tego małego zombie i nie mogę dalej. Więc na razie łowimy ryby, żeby mieć pożywienie, bo u mnie teraz jest trochę mało. W sensie trzy już kawałeczki mięska mi zabrało. Czyli głodu. Więc trzeba coś do jedzenia złowić. No dlatego właśnie łowienie jest najlepszą opcją tutaj w Minecrafcie. Mhm. No, dzisiaj wam też pokażę, jak ja robię miksturki, także też nie będzie brakować. Bo już akurat się nauczyłam zrobić jedną z najlepszych mikstur, jakie można było wziąć pod wodę. Czyli miksturę na oddychanie pod wodą. Bardzo, bardzo proste, tylko... Mogą być osoby niewtajemniczone, to zaraz wam, jak zbierzemy trochę rybek, to zaraz pokażę wam, jak to się robi. Bo już się wcześniej przygotowaliśmy, ale teraz też się przygotowujemy. I pewnie wyruszę na jakąś wyprawę i... Zobaczę, czy jakiś... Dobry pomysł. Nie ma na przykład jakichś złóż. No, wiadomo. Tego, co zbieraliśmy jeszcze przed odcinkiem, jak graliśmy.
dalej, bo głodna się robię. O, uwaga, bo tutaj może parzyć. Ja chyba nie wiem, czy czasami w piecu. Aha, bo tutaj. To jest twój, to nie? Jest mój. A, dobra. Zapomniałam. Czyli ja nie mam pieca. No ty nie masz, pewnie masz. No, biednie. No i dobrze, że jestem pod drzewem. To właśnie padać zaczęło. A to ognisko to nie zgaśnie tutaj? Nie, raczej w Minecrafcie jest taka technika, że to ognisko nie zgaśnie. O. No i teraz wam to pokażę. Miejmy nadzieję. No i teraz mały instruktaż dla tych, co są niewtajemniczeni, jak się robi taką miksturę, jaką mam tutaj. Czyli mikstura na oddychanie pod wodą. Już kilka sobie zrobiłam. Bierzemy butelkę wody. To przede wszystkim. Tego chyba nie mamy, więc raczej nie pokażemy. O, chyba tobie zabrałam ryby. Chyba, że mogę zrobić zastopowanie i coś wykombinować. Także zaraz wrócimy. Nie no... Nie wiem, czy będzie konieczne. Nie no, sorry, bo bez tego się nie zrobi mikstury, bez tego pyłku. Bo my chyba go nie mamy. No, bo o tym jednym zapomniałam. A czekaj, z ognistej kuli się da coś zrobić? Nie. Bo bym musiała znaleźć do netheru jakieś te. No ale nie mamy obsydianu i to by trzeba było szukać lawy. No a lawa to najczęściej w jaskiniach. Czekaj, spróbujemy Dobra, ja ci ustawiłam, jakbyś zginął. No. To mamy ustawione spawn pointy, czyli że wracamy do domu wtedy, jakbyśmy zginęli. A powiedz mi ty dalej ten, czy pauza jest na razie? Nie. A co? Bo ja na razie pauzy tutaj nie wiem, czy mogę zrobić w tym OBS-ie obecnie. A, okej. Okay. No to w takim razie lecimy na żywioł. No. Chyba, że idziemy się przespać teraz tą nockę i z rana. No, to by był dobry pomysł. O. Chyba, czekaj, mam jakieś... Jakie fajne. Mam jakieś szmaragdy, bo tu jest chyba sprzedawca, ale się ukrył. I chyba mamy jakieś szmaragdy, coś może się przydać. Bo wiem, że ostatnio je... O, 20 szmaragdów. Ostatnio je zbieraliśmy. Tylko poczekaj, gdzie on był? A, widzę. Co? Ten sprzedawca.
O, masz na przykład niebieski blok lodowcowy, błękitny barwnik, nasiona arbuza, o. Dobra, weźmiemy trochę wodorostów, to się przyda. Bo można to przypiec No i dobra, a się. co z nimi robimy? Nie wiem. No, zostawmy. Zresztą nieważne, Oni nic nie nie zrobią. zgubią się. Poza tym musimy w końcu, że tak powiem, iść spać w Minecrafcie, żeby jutro, znaczy w Minecrafcie jutro, Tak. taka O. incepcja. Ja mam chyba za nisko ten dach, bo. Czekaj. Co ty nie powiesz? No, bo jak ja wstaję, to jest. To jest ten, że kucam po prostu. Dobra, to na razie te nasiona wyrzucę. O! Nawiedził nas zombie. To niech się unosi. Dobra, to ja trochę poprawię Tak, ten dach. informacja z pierwszej ręki tutaj. No. Otrzymałem informację, że wodorosty po przepaleniu można jeść. No to ja wiem. O, to ja nie wiedziałem. Już wcześniej chyba tak było. Wiesz, no ja nie Minecraftowy, więc A. no dużo rzeczy jeszcze nie wiem. Tu chyba jeszcze mi spadł ten. Kurde, kiedyś wiesz co? No. Moglibyśmy jakiś podcast na jakiś temat. No. Bo wiesz, ja prowadzę taką serię w ogóle z podcastów i kiedyś moglibyśmy w ogóle jakiś podcast na jakiś temat. O. Oczywiście wybrany przez ciebie, bo głównie chcę, żeby to były tematy dobierane przez ludzi. I wiesz, no, ja ci proponuję, żebyśmy zrobili kiedyś coś takiego. Zresztą koza też jest na głosowym, tylko wyciszony, więc no, kozie też bym zaproponował kiedyś coś takiego. O. Ja chyba wezmę, zdobędę jeszcze trochę tego i podłożę gdzieś indziej to łóżko. Bo tu A, bo ja chodzi. wiem, co ty chcesz tu zrobić. Tak, bo ja się nie zmieszczę praktycznie z drzwiami. W sensie, czy nie z drzwiami, tylko z tym, z łóżkiem. W sensie, o, że dach chciałam powiększyć i trochę ten, bo tak jak ja wchodziłam do No. domku, to ja miałam za mało miejsca i tu miałam praktycznie nad głową ten blokadę. Ale no teraz widzę, też dachu nie masz. No tak, bo mi zabrakło materiałów, więc muszę je jakoś zdobyć. Ja zaraz zobaczę, No od... to moglibyśmy kiedyś po jaskiniach powędrować, ale no nie wiem, no dzisiaj mi się nie chce zbytnio. No to ja zobaczę jakieś... Bo nie chcę na razie tak zwanego czytować. Tylko No iść na wiadomo, no żywioł. czytowanie to jest złe, niedobre. No. I patrzę w miejscu, gdzie może być taki bruk łupkowy. On to się tak nazywa. Chyba, że w wodzie go znajdę. Będzie trudno, ale jakoś muszę dać radę.
Bo na razie to jestem bez. Dobra, to ja sobie tutaj sprawdzę. Kurde, znowu będę musiała coś upiec, bo jestem głodna, zanim pójdę. I wezmę, sprawdzę w wodzie. Chyba, że tu gdzieś, nie, tu nie ma. Ja muszę zjeść coś, a jestem głodna, jak nie wiem. O, jedna mi starczyła. Zaraz zobaczę. O, to też da radę. No. A ja zobaczę w tej części. O, mamy nawet węgiel jeszcze. Chyba tutaj bardzo dużo węgla jest. No i dobrze, no i super. Dobra, ja to sobie kopię, kopu, kopu. O, dobra. A, bo jesteś pod wodą w tej chwili. Tak. O, no to dobrze. I właśnie szukam. O, tu jest jakieś najgłębsze miejsce, gdzie można nawet żelazo zdobyć. O, proszę. Dalej, kop się, kop. Dobra, ja sobie. O. Dobra, mamy żelazo. I idę szukać głębiej, ale chyba widzę, że nic tu nie ma. O, mogę wypłynąć na inną stronę wód, więc to też jest fajne. Patrzę, może gdzieś tu. Nie, tu jest sam żwir, tu są te gliny. Znaczy, w sensie glina, nie? Ale patrzę jeszcze tu. Sam żwir tylko widzę. Tutaj nic nie ma, czyli w wodzie chyba nie będzie tego. Chyba, że gdzieś w głębszych miejscach, ale to bym musiała naprawdę. Dobra, bo ja już tak naprawdę nie wiem, co robić generalnie. Nie obmyśliliśmy w ogóle planu, co będziemy robić w ogóle na tej wyspie naszej. No. No na pewno. Na razie jeszcze powalczymy o przetrwanie, a potem no, zobaczymy, czy domu nie zaczniemy budować. Myślę, następny odcinek. Na razie to tak na spontanie, żeby się przyzwyczaić. No tak. Ale potem to już wypadałoby domek jakiś. O,
chyba jakąś głębszą jaskinię mam, to może się uda coś tutaj dostać. Chyba, że znowu nic. Czy możemy takie prowizoryczne, nie? Bo to nie jest Cripsa ani ten do zgłoszeń. No tak, ale no ja też nie mam do tego za bardzo weny dzisiaj, więc też tak. Ale tylko mówię, nie? Podsyłam pomysł w sensie. No tak. Kurde, chyba nie znajdę tego łupkowego. Chyba, że naprawdę mi się poszczęści. Jak na razie to mi szczęście przynosi żelazo. Jak coś, to Motobaba zaczęła przedłużonego live'a, także... No to po tym odcinku pewnie wpadnę. Dobra, to tutaj wydobyte. Gdzie ja płynę? Tu miałam iść. Nie wiem jak ty, ale ja już jestem na live'iku teraz, sobie włączyłem i... No, spoczko. Ja sobie chyba jak skończę nagrywać, to włączę. Mhm. Bo właśnie jestem trochę zajęta teraz. Chyba nie wiem, czy znajdę ten kamień. Chyba nie. Dobra, to z innego materiału się pokryje, a to na razie zostawimy. Bo już naprawdę jak coś, ja jestem w tym raz swoim. Można by powiedzieć domku. No bo ja wypłynęłam poza wyspę, to bym musiała zrobić łódź. Ale nie mam. Dobra, to ja wodą szybko przepłynę, żeby... Chociaż powiem szczerze, tutaj jak się pływa, to też trochę wolno. Ale już jestem praktycznie chyba na naszej wyspie? Chyba tak. O! Ty! Co? Miałam właśnie szkieleta, który dosiadł pająka. Aha. Dobra, ja biegnę znaleźć nasze... Już do mnie strzelają snajper elit. Normalnie snajperzy. Ała. A już mnie nie ma. Ukrywam się. O. Oni chyba tu mogą iść, więc... A my i tak jesteśmy gotowi. Kurde, co to tam? No właśnie, to są te małe, które przyszły za mną w nocy.
czasie, kiedy ja wracałam z polowania. Dobra, najwyżej trochę brukiem zakryję, bo nie mam nic innego. Ty, zombiak! No tak, no. Zombiak jest w wodzie. Oho, gdzieś jeszcze Enderman jest. Tak. Ja zawsze na niego mówię Edek. Ze względu no, właśnie prościej na nazwę. Jest. O. No, teraz lepiej trochę wygląda. Wiem, że tym kamieniem postawiłam, ale nie mam tego surowca. W sumie to też troszeczkę postawiłem na prowizorkę. No. O. A, już wiem, gdzie jest Edek. Na górze, na drzewie jest. A faktycznie. To co, bo ja mam już 25 ponad minut. Druga do... wystarczy. No. No to dziękujemy wam bardzo serdecznie. To jest taka, no ja właśnie jestem w strzałach, więc się nie przejmujcie. Flint też jest w neterowej zbroi. Także my bardzo dziękujemy serdecznie. Zapraszamy też na live'a do Motobaby. I ogólnie też na nasze kanały też podeślemy wam z konkursem, który, no czy powiemy w jednym odcinku, ale nie będę zdradzać, o jaki konkurs chodzi. Strakoni. Tak, ale teraz nie zdradzamy, jakie są szczegóły. To będzie wiadomo podczas odcinka z Trackmani. Także dziękujemy wam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.